zadaniu bal studniówkowy mieliśmy dane... Aha, to byli chłopcy, a to były dziewczyny. No i mieliśmy zaznaczone, którzy z nich się lubią. Tu weźmy sobie jakiś taki graf. Na przykład te kreski oznaczają, czyli te krawędzie oznaczają, że oni się lubią, a jak nie ma krawędzi, to znaczy, że się nie lubią. No i naszym zadaniem było znalezienie jakiegoś... sprawdzenie, czy da się ich połączyć w pary. Czyli na przykład tutaj da się ich połączyć w pary. Tak, żeby każda para się lubiła. A jeśli się da, no to policzenie ile razy, ile jest takich możliwych ustawień, żeby oni dali się połączyć w pary. No to tak, każdy, kto właśnie miał styczność, albo był na wykładzie Karola 2 tygodnie temu, albo miał już styczność z grafami, dwudzielnymi, to wie, że tak naprawdę zadanie polega na policzeniu doskonałych skojarzeń w grafie. Czyli takich krawędzi, które mają doskonałe skojarzenie, to jest zebranie takich krawędzi, tak żeby każdy wierzchołek był sparowany, każdy wierzchołek z lewej strony był sparowany z jednym wierzchołkiem z drugiej strony. Ale jeśli mamy tutaj równą liczbę, no to musi być ich tyle samo. No dobrze. I w zadaniu jeszcze mieliśmy napisane, że jeśli tych skojarzeń jest bardzo dużo, czyli jest powyżej 200 tysięcy, no to mamy po prostu wypisać, że jest ich dużo. I wtedy już się nie przejmować. No to najpierw zastanówmy się, jak znaleźć jedno skojarzenie w naszym grafie. No to algorytm wygląda tak. Jak sobie weźmiemy ten graf, ten sam, co tutaj. No to tak, na początku bierzemy sobie pierwszy wierzchołek i dla niego szukamy jakiejś pary. No to tu widać, że tu jest jakaś wolna dziewczyna, to mu damy. Drugi wierzchołek bierzemy i tak samo. Znajdujemy mu parę po kolei. No i trzeci wierzchołek widzimy, że nie możemy dać mu nikogo do pary. No bo jest tylko jedna możliwość, z którą możemy go sparować, ale ona jest już zajęta. Więc nie możemy ich sparować. Ale co nie oznacza, że nie istnieje sparowanie, które ich sparuje. Bo na przykład moglibyśmy zamienić ich parami i temu chłopakowi dać tą dziewczynę, a tu ich tak połączyć, tak? I wtedy mamy wszystkich połączonych par. To jest skojarzenie. Jak się szuka skojarzeń? Skojarzeń szuka się w taki sposób, że no jak widzimy, że jakiś wierzchołek ma krawędź, którą możemy dodać po prostu do skojarzenia, jak to było na początku, no to po prostu dodajemy. A w przeciwnym wypadku szukamy ścieżek powiększających, czyli ścieżka powiększająca to jest taka ścieżka w grafie, która ma na początku krawędź nieskojarzoną, potem krawędź skojarzoną, nieskojarzoną, skojarzoną i nieskojarzoną. A pierwszy i ostatni wierzchołek są wolne. To znaczy, że one nie mają żadnej pary. No i taki klasyczny algorytm. A z racji, że tutaj mamy n do 200, to nie musimy się przejmować czasem przy szukaniu tego pierwszego matchingu, pierwszego skojarzenia. Możemy po prostu sobie napisać algorytm, który działa w czasie n do 3. No i dlatego w takiej sytuacji, jeśli mamy tutaj, byśmy mieli jeszcze kogoś, no to możemy sobie poszukać tutaj takich ścieżek powiększających. O, na przykład taki graf. No to możemy sobie znaleźć taką ścieżkę powiększającą z tego wierzchołka, która dochodzi do tego wierzchołka. Jak się to robi? No robi się tak mniej więcej, że wychodzimy sobie z tego wierzchołka, sprawdzamy wszystkie możliwe krawędzie. Jak dojdziemy do wierzchołka z prawej strony, to idziemy w lewą stronę krawędzią, która jest ze skojarzenia, no bo musi być na przemian, nie ze skojarzenia i ze skojarzenia. Aha, nie powiedziałem też, że jak... Przepraszam, zamieszałem się bardzo. I będziemy szukać takiej ścieżki. No jak znajdziemy tą ścieżkę, to co możemy zrobić, to zamienić te skojarzenia miejscami, czyli tą krawędź zamienimy na taką ze skojarzenia, tą nie ze skojarzenia, tą ze skojarzenia, nie ze skojarzenia i tą ze skojarzenia. Tak? I w ten sposób wszyscy mają pary tutaj w naszym zestawie.
I tutaj na przykład w tym przypadku, jak pójdziemy sobie z tego wierzchołka, to pójdziemy krawędzią nieskojarzoną, potem skojarzoną, potem nieskojarzoną tutaj i możemy sobie zmienić to nasze skojarzenie. Tak? I dzięki temu teraz cały czas wszyscy mają swoje pary. No dobrze, no to jest algorytm, który pozwoli nam znaleźć pierwsze skojarzenie. On będzie działał coś z rzędu n do trzeciej, n razy m, no ale m z rzędu m kwadrat. No dobrze, ale my byśmy chcieli policzyć, ile jest tych wszystkich skojarzeń. No to nachodzi na myśl takie rozwiązanie, które się wydaje się dosyć wolne. No i pomysł jest taki. Skoro mamy już jakiś graf, i on ma jakieś skojarzenia. No to możemy powiedzieć tak. Przyjrzyjmy się pierwszej krawędzi, która jest tutaj ze skojarzenia. No i mamy dwie możliwości. Jak chcemy policzyć wszystkie skojarzenia, no to ona albo będzie w tym skojarzeniu, albo jej nie będzie w tym skojarzeniu. No i będziemy rozważać takie przypadki. No dobrze, no to skoro założymy, że szukamy wszystkich skojarzeń, w których jest ta krawędź, to jak to zrobimy? Po prostu jakby wywołamy się dla całej reszty grafu, założymy, że one są połączone ze sobą, no więc nie będziemy już tam nic zamieniać tam u góry, więc to co zrobimy, to policzymy, ile jest skojarzeń w takim grafie. Tak? Po prostu. I skoro ta ma należeć do skojarzenia, no to wystarczy, że policzymy, ile jest skojarzeń, które nie zawierają tej krawędzi. No to jest pierwszy przypadek. Możemy się wywołać rekurencyjnie. A drugi przypadek? Załóżmy, że ona nie należy do skojarzenia. No to co musimy zrobić? Możemy po prostu, skoro nie ma należeć do skojarzenia, no to w ogóle jej nie chcemy. Nie będziemy jej analizować. Wyrzucamy ją z naszego grafu. No i to, co musimy zrobić w tej chwili, to znaleźć jakąś ścieżkę powiększającą tutaj, która zwiększy nam to nasze skojarzenie. Przepraszam, tu nie miało być takiej krawędzi, tu jest tylko parowana. No ale widzimy, że tutaj znajduje się ścieżka powiększająca. No i możemy sobie powiększyć nasze skojarzenie. I jak już mamy znowu skojarzenie, no to robimy to samo, czyli liczymy sobie skojarzenia dla tego grafu, który nie ma tej jednej krawędzi. Czyli znowu bierzemy sobie jedną krawędź, zakładamy, że ona albo będzie w naszym skojarzeniu, które chcemy policzyć, albo jej nie będzie. No dobrze, czy wszyscy widzą, że rzeczywiście policzymy wszystkie możliwości w ten sposób? Dla każdej krawędzi założyliśmy, będzie albo nie będzie. I tyle. I wywołaliśmy się rekurencyjnie. No i okazuje się, że to rozwiązanie było wzorcowym rozwiązaniem. Dlaczego? Jest kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, zauważmy, że tutaj mamy taki limit. 200 tysięcy. Co oznacza, że jak już naliczymy się tych 200 tysięcy skojarzeń, no to przerywamy i kończymy. Znalezienie jednego skojarzenia? No ile nam zajmuje tak naprawdę? No, zauważmy, że jak za każdym razem, jak szukamy tutaj ścieżki powiększającej, no to mamy już jakieś nowe skojarzenie, tak? Znajdowanie takiej jednej ścieżki powiększającej to jest czas O od M, O od M, które może być rzędu N kwadrat. Czyli wygląda na dosyć dużo. No ale jednak już widzimy jakąś granicę, że już nie jest takie wykładnicze to nasze rozwiązanie, no bo się utniemy po tych 200 tysiącach razy M kwadrat. No dobrze, należałoby jeszcze policzyć, ile razy się zdarzy tak, że będziemy szukać tej ścieżki powiększającej i nie znajdziemy. No ale akurat tak się składa, no to może się zdarzyć, że będzie ich trochę więcej niż tych z sukcesem poszukiwań. Ale zauważmy, że w momencie, jak nie znajdziemy tej ścieżki powiększającej, no to ta nasza rekurencja już się ucina. Jakby nie wchodzimy w głąb, tylko idziemy w jakąś inną ścieżkę. I tam już znajdujemy nowe skojarzenie. Więc tych zdarzeń też może być trochę, ale
no nie ma, nie będzie ich, no teoretycznie może ich być ich dużo, ale w praktyce wychodzi na to, że nie ma ich aż tak dużo. Tak? I trzecie spostrzeżenie w naszym algorytmie jest takie. Zauważmy, że jak mamy sobie ten, to nasze skojarzenie. No i tak wywołujemy się i tu mamy jakiś dalej graf ze skojarzeniem i tak dalej. No to zauważmy, że jak wywołujemy tą naszą funkcję, no to tak, bierzemy sobie pierwszą krawędź, zakładamy, że ona należy do matchingu, do skojarzenia. Drugą zakładamy, że należy i tak się wywołujemy rekurencyjnie. No i wychodzi na to, że wywołujemy się bardzo dużo, że jeśli mamy duży graf, to bardzo szybko schodzimy do mniejszych przypadków. Więc tak naprawdę większość naszych obliczeń, jakie będziemy wykonywać, odbywa się na takich malutkich grafach. Bo w momencie, jak wyjdziemy znowu do dużego, to on znowu zmieni jedną krawędź i powie, policz mi małe przypadki. Dlatego większość z tych przypadków będzie liczone na bardzo małym grafie, a bardzo mały graf będzie miał bardzo mało krawędzi, więc będzie się bardzo szybko liczył. No i to są takie spostrzeżenia, które pozwoliły nam dobrać te limity na aż tak duże, że 200 tysięcy skojarzeń dało się policzyć w tym czasie. Czyli to jest takie zadanie, w którym trudno określić złożoność. Znaczy da się określić, ale ona będzie bardzo, bardzo duża. Ale kilka takich spostrzeżeń, że nie wywołujemy się za dużo na takich dużych grafach, tylko wszystko robimy w takich małych przypadkach, daje nam wynik taki, że możemy bardzo dużo skojarzeń znaleźć w bardzo małym czasie.